Siemaneczko, mamy pierwszy dzień nowego miesiąca. Jest 1 luty, poniedziałek, 7 rano. Właśnie dojeżdżam na rozładunek w Ołomuńcu. Zjedź z autostrady. Na dworze się zrobiło zimno. Jest minus 8 stopni. Więc nawet się nie chce z kabiny wychodzić. Nie wiem, co tu się wydarzyło przed chwilą. Jakaś osobówka stała na poboczu, obgrodzona. Taki się korek utworzył. Do celu mi zostało jakieś 10 km. Więc zaraz będę na miejscu. Mam jakieś 7 palet do zrzucenia. Jesteśmy w Ołomuńcu. Dawno tu nie byłem. Jakieś 15-16 lat temu to miałem okazję tu być na tym. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Skręć w prawo. Na stadionie Sigmy Ołomuniec przy okazji jakiegoś tam meczu. To i człowiek starówkę zwiedził w Ołomuńcu. Mają rynek taki dość kameralny. Jakby ktoś kiedyś miał okazję się wybrać, to polecam, ciekawe miejsce. Jest trochę knajpek, jest gdzie usiąść. Przynajmniej wtedy był. Tylko to trzeba będzie rozładować i do tego Benesowa lecieć pod granicę. Fajnie by było to jeszcze dzisiaj w Łodzi zrzucić. Kurde, powiem wam, że tak się zimno zrobiło na dworze, że aż sobie odgrzewanie co chwila podkręcam, a jak mi się zrobi za gorąco, to przykręcam, bo nie idzie wysiedzieć. Minus 8. Niby nie jakaś zatrważająca temperatura, ale dawno nie miałem styczności z taką temperaturą i chyba człowiek nieprzyzwyczajony. Stronie chyba się mieścili. Nie tutaj, tylko chyba jeszcze kawałek. Taki dziwny wjazd był. Jakaś pozostałość po jakimś hotelu. Truck stop. Ale się wkurzą, przyjdą do roboty, a tu już samochód stoi. No i jesteśmy na miejscu. Trzeba się ubrać, pójść to porozpinać. Nie ma co czekać.
patyczka przymarzła. Ale numer. Ale pozamrazała ta plandeka w mordę. Jednej tyczki brakuje. Jebana, jak zamarzła. Rozpinane. Czekamy na tych osiołków. Ale jest zimno, wszystko pozamarzało, masakra. Dobra, towar zrzuciłem, dokumenty mi oddali. W sumie trochę się z tym zeszło, bo przyjechałem tutaj o godzinie 7, chyba 10, a jest za 29. Ponad 40 minut czekałem, żeby w ogóle wzięli się za rozładunek, bo mieli jakiś tam problem z wózkiem, coś im tam pozamarzało czy coś, nie wiem. Jadę do tego Dolnego Beneszowa, mam 93 km. Z tym, że tam już za Ostrawą trzeba będzie taką landówką polecieć, więc czasowo się to trochę dłużej zejdzie, jakoś, nie wiem, z półtorej godziny jazdy. Zrobiło się na minusie i kurde, tak ciężko plandeka się przesuwa na tych, na rolkach. Wszystko poprzymarzało. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Ale najważniejsze, że już za mną. To już zdjęte. Tam się pojedzie. 11 ton jest do zabrania. Nie wiem na ilu paletach.
żeby tylko dolecieć, załadować się i do Polski. O, tu po lewej będzie chyba te Wielkie Bystrickie. Tu z Włoch często przyjeżdżałem. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Przywoziłem ładunki. Jeśli się nie mylę, ale to chyba tak, to jest tutaj chyba. Po lewej stronie zaraz będzie. Tutaj po lewej stronie EGT. Strasznie denerwująca firma. Szczególnie rozładunki u nich to jest w ogóle jakaś porażka. 85 km jeszcze. Jestem już na miejscu. Jak widzicie, sceneria jest ładna. Oberka tutaj robiłem na placu, to koła w miejscu stawały, bo jest tyle lodu. No i cóż, tutaj się gościu kończy ładować, spina jakiś tam towar. Ja dostałem propozycję, że jak chcę, to mogę albo sam ładować od tyłu, będą mi tam podawać paleciakiem, no a jak nie, no to muszę się rozpiąć i z boku wózkiem i załadują. A że jest zimno, to po pierwsze nie chce mi się stać teraz na naczepie, bo tam jest jeszcze zimniej niż na dworzu. Tam jest zupełnie inna temperatura, więc nie mam zamiaru marznąć. A druga sprawa, jedna paleta chyba waży, nie wiem, 700 albo 800 kilo, więc nie mam ochoty się z tym szarpać i ciągać to po naczepie. Jak ktoś ma ochotę, to niech się bawi w takie rzeczy, ja się na pewno nie zamierzam bawić, więc na razie sobie cierpliwie czekam, niech się tutaj gościu pospina z tym towarem, odjedzie, podstawię się za niego i ten, i będę to ładował. Do Łodzi mam stąd na obecną chwilę, no niby pokazuje mi, że około 300 km przy dobrych wiatrach, no że może bym był gdzieś koło godziny 16, chociaż nie wierzę w to, bo jeszcze muszę się tutaj pospinać, załadować tą. Nie wiem, czy uda mi się to dzisiaj rozładować. Liczyłem na to, że tak, ale mam wątpliwości. Trzeba by się podstawić za niego. No, mam problem z ruszaniem teraz z tego miejsca. Tyle jest lodu. Chociaż czymś posypać, bo ciężko tu po tych płytach jeździć. Biorę się za rozpinanie i trzeba to pakować i spadać stąd. Już poładowane wszystko. Jeszcze tylko trzeba pospinać. Ale masakra. Jest tak ślisko, że ten wózek w ogóle nie mógł podjeżdżać. Musiałem, kurde, gumę podkładać pod kołka, żeby mógł ten palety zarzucić na samochód. Bo ciężko im trochę kasy na piasek wydać. Za 20.12 wyjeżdżamy z tego bałaganu. W sumie całość, załadunek, rozpięcie plandeki, zapięcie, pospinanie pasami zajęło jakieś 50 minut. Więc w sumie całkiem dobrze się to wszystko tu poukładało. Jedynie tylko ten problem, że ten wózek im się tu ślizgał na tym lodzie. Ja nie wiem, ciężko im tu na terenie trochę piachu ogarnąć, czy soli, czy coś. 130 metrów skręć w lewo. Ale jak koła stoją w miejscu, wszystko się buksuje, wózek też nie może załadować. To mam zostawa, my to nie będziemy teraz. A mówili, że na bramę. Nie, my to nie będziemy.
Miłego dnia. Kurczę, pokazuje nawigacja, że 17:20 niby będę na firmie. Trzeba będzie zadzwonić chyba tam do nich. I się zorientować, czy oni to rozładują. Bo tak to nie ma sensu tam jechać pod firmę. Stać gdzieś w Łodzi bez sensu. Kurde, no fajnie by to było dzisiaj zdjąć, to jeszcze samochód by się na serwis odprowadziło już. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. A jeszcze tankowanie, zapomniałem. Jeszcze muszę dzisiaj samochód zatankować. To też kolejne 20 minut co najmniej ucieknie. Więc to już wtedy będzie 18. To może być ciężko. Zalega trochę tego śniegu u Czechów. Ciekawe jak w Polsce. A tu się zaraz dowiem jak wjadę. Jestem już na Gorzyczkach. Trzeba pootwierać kotły i będziemy tankować. Kartę muszę schować. A widzę, że u nas też trochę, nawet nie trochę, śniegu zalega. Proszę bardzo, jak się skanie opuści na poduchach z przodu, to nawet paczka papierosów nie wejdzie pod zderzak. A polecimy na dwa węże. Jeden. Drugi. Fajnie siedzi, nie? Po mistrzowsku. Ale jakby tak ciągle jeździć, to człowiek byłby bez dyżaka zaraz. Nie ma co. Daje się? Daje. Skończę tankować i lecę dalej. Zatankowałem. Można stąd uciekać. A zimno tak w ręce. Jakaś masakra. Już nie wspomnę o tym, że nie ma tu obsługi od tej stacji. Kiedyś zawsze jakiś tam dozorca siedział. A teraz chyba jakieś, nie wiem, redukcje etatów porobili. Nie ma tu nikogo, tylko monitoring jest ustawiony.
nie ma komu sypać tym piachem pod tymi dystrybutorami, koła się ślizgają. No, 280 do celu zostało. Dobrze pójdzie, to może na 18 będę na miejscu, ale mam już informację, że powinni mnie dzisiaj rozładować, więc by było rewelacyjnie, bo wtedy sobie śmignę do domu. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. I do czwartku, piątku wolne. Dzisiaj w sumie jest 10 dzień w trasie. Akurat w 10 dni bym sobie kółko strzelił. Więc nie jest tak tragicznie. Wyjechałem już z Łodzi. Jest jakieś 15 po 8. Troszkę się z tym zeszło, a to wszystko przez to, że zrobiło się małe zamieszanie. Mianowicie awizacja była na jutro. Informacja natomiast była taka, że może dzisiaj się to uda rozładować. Więc przyjechałem na terminal kontenerowy tutaj w Łodzi. Okazało się, że jednak nie mogą tego ściągnąć, że dopiero jutro. Wsiadłem w wóz, pojechałem na parking i to już też tak po dobrych 40 minutach oczekiwania na to, jaka będzie decyzja. Pojechałem na parking tutaj gdzieś w Łodzi na Widzewie, jakaś w okolicach całego tego terminala kontenerowego jest ten, jest jakieś takie nieduże BP. Pojechałem na to BP, na szczęście udało się znaleźć tą wolną rajkę. Wjeżdżam już samochodem w tą rajkę. No i już praktycznie kończyłem manewr parkowania. Telefon zaczął dzwonić. Odebrałem. Okazało się, że dzwonią z terminala tutaj tego kontenerowego. Mówią do mnie, że pan tu był u nas 15 minut temu, to pan zawróci, jednak pana rozładujemy. No więc się wróciłem na terminal. To już była godzina chyba, nie wiem, 19. Może chwilę przed 19. Tam wjechałem w jakąś taką dziwną, w ogóle ciemną aleję. Zero światła, nic, jakaś pseudo hala, pseudo magazyn. Ani droga nie oświetlona, ani nie odśnieżona, nic nie widać. No i tak. I rozładowali mnie z boku. Pospinałem to wszystko i teraz wyjechałem. No to zostało mi do Warszawy. Mam jeszcze jakieś, nawet nie do Warszawy, do bazy mam 97 km. Ale zostało mi 45 minut, więc pewnie gdzieś w połowie drogi się zatrzymam i przyjedzie po mnie boss. Zamienimy się na samochody i pojadę do domu, albo pojedzie na bazę. Kółko na Irlandię zamknę w 10 dni. Jakby kogoś interesowało, ile taka trasa na Irlandię trwa, no to już macie teraz porównanie. Wyjechałem w zeszły piątek. W poprzedni piątek wyszedł mi tydzień, 7 dni było. No i dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy poniedziałek, tak? A jakby się dobrze jeszcze robota poukładała, to byłaby szansa na to, żeby nawet taką trasę zrobić 8, 7 dni. Zależy od tego, jak
jak dużo punktów by było do rozładowania, do załadowania, skąd towar i tak dalej. Byłaby na to szansa. Teraz sobie zjadę do domku i wolne do piątku. A potem to zobaczymy, co będzie dalej.